Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejnego reading vloga, w którym będę czytała drugi tom. Mianowicie jest to najnowsza pozycja z serii dzieł pisarzy skandynawskich autorstwa Karin Smirnow. Jedziemy z Matką na północ, którą przełożyła Agata Teperek od wydawnictwa poznańskiego. Pierwszy tom już recenzowałam na tym kanale, była to książka Pojechałam do brata na południe, także jeżeli jesteście ciekawi, co sądzę o tej książce, to link zostawiam Wam w opisie, a w tym reading vlogu będę skupiała się tylko i wyłącznie na tym tomie, chociaż pewnie gdzieś tutaj też nawiążę do tej pierwszej części. Także jeżeli jesteście ciekawi, co sądzę o tych książkach albo o tej książce, to oczywiście zapraszam Was dalej do oglądania. Kochani, ja tylko chciałam się z Wami szybko przywitać, ponieważ zaraz jedziemy z Adamem na taką małą wycieczkę i właśnie biorę ze sobą książkę. Fakt, że nagrałam kilka przebitek, jak była na przykład u mnie Karolina z Maxem, jak byłam na targach książki w Opolu, czy byłam z moją mamą na zakupach. Wczoraj pokażę Wam później, co udało mi się kupić. Więc słuchajcie, no kilka przybitek będzie, ale nie nagrałam jeszcze po prostu przywitania. Więc teraz doszłam do wniosku, że skoro wyjeżdżamy i tak będę już nagrywała, no to najwyższa pora się do Was odezwać. Kochani, ja już zaczęłam tę książkę czytać, ale jest na samym początku. Dosłownie 20 stron przeczytałam, więc jeszcze praktycznie się to nie liczy. Chociaż już sobie sporo przypomniałam z pierwszej części. Ja pamiętam, jakie emocje wywołała we mnie ta książka, co mnie zaskoczyło. Ale mocno jakby wyrzuciłam z pamięci te traumatyczne przeżycia, tak jak w sumie zrobiła to główna bohaterka, która dopiero sobie o nich, to znaczy tak, ona o nich pamiętała, ale nie chciała ich wspominać. W momencie, kiedy wróciła do domu rodzinnego, kiedy przyjechała właśnie do brata na południe, wtedy te wszystkie wspomnienia stały się bardziej żywe, wtedy to wszystko do niej wróciło jeszcze z większą siłą. Ja z tej książki przede wszystkim zapamiętałam emocje, ale też formę, w jakiej jest podana ta historia. Nie mamy tutaj dialogów, ta forma jest bardzo oszczędna, nie ma tutaj nadbudowanych tych emocji słowami, wręcz jest to bardzo taka surowa opowieść o tych wszystkich doświadczeniach, które miała właśnie główna bohaterka wraz ze swoim bratem, ponieważ tutaj matka jest tą bohaterką bierną w całej tej historii, ojciec jest oprawcą, no i oni jako dzieci, którzy wychowywali się właśnie w takim domu. No i teraz ona, kiedy przyjechała do brata na południe, musi się mierzyć z tymi wszystkimi wspomnieniami, a druga część odwołuje się już do tego, jak zakończyła się ta pierwsza książka. Ta historia rozpoczyna się w momencie, kiedy dowiadują się, że ich matka jest ciężko chora, i zostawia swoją ostatnią wolę, mianowicie, że nie chce być pochowana obok męża, ale w rodzinnym grobowcu. No i jak sam tytuł wskazuje, jadą z matką na północ i tam też spotykają się z rodziną, z którą nie utrzymywali wcześniej kontaktu, więc myślę, że te doświadczenia, które zdobędą jako rodzeństwo, będą również trudne i takie nie tylko surowe, ale jednocześnie mocno uderzające czytelnika, tak jak było zresztą w pierwszej części. Ja w ogóle jestem zachwycona tym, jak Karin Smirnow w tej formie potrafi przekazać tak wiele i jak inaczej dochodzi do czytelnika to wszystko, co się rozgrywa właśnie na kartach tych książek. Nie mogę się doczekać, kiedy poznam ciąg dalszy właśnie tej historii, więc zabieram tę książkę ze sobą. Na pewno więcej Wam jeszcze opowiem w następnym update'cie, ale teraz, tak jak już wspomniałam, chciałam tylko tutaj rozpocząć tego reading vloga i teraz zapewne będą jakieś przebitki, które nagrałam wcześniej, a później jakoś tak to umieszczę. Ostatnio mam straszny deficyt czasu i po prostu dlatego tak te reading vlogi wyglądają, ale tak czy siak mam nadzieję, że miło spędzacie z nimi czas i że dobrze się bawicie i że książki, które Wam polecam, też Wam się podobają. Dobra, biorę telefon i już jest dość późno. Dobra, lecimy. Pa. We'll be right back.
kochani, teraz przychodzę do Was z takim przerywnikiem zakupowym. Stwierdziłam, że tak pokażę Wam, jakie rzeczy ostatnio sobie właśnie zakupiłam. Mówiłam Wam, że byłam w Primarku. Tutaj zresztą już też widzicie kurtkę jeansową, którą miałam włożoną, jak się z Wami witałam, ale stwierdziłam, że Wam ją też tutaj pokażę. W każdym razie, byłam też w Hebe. Jak Karolina z Maxem do mnie przyjechali, to byliśmy w Klers. Klaers, chyba tak powinnam przeczytać. Więc kilka gadżetów tutaj jest do pokazania i stwierdziłam, że nie będę siebie pokazywała, tylko już konkretne produkty. A że dawno takiego elementu w żadnym reading vlogu nie było, no to teraz stwierdziłam, że dlaczego nie. Także może najpierw skupię się na Primarku i tak, pierwszą rzeczą, którą tutaj już mam wyciągniętą, jest to kurtka jeansowa, którą już miałam włożoną właśnie jak zaczynałam nagrywać tego reading vloga. Właściwie nie planowałam jej kupować, ale tak bardzo spodobał mi się ten jeans i była za 55 zł, że stwierdziłam, dobra, biorę, jest fajna, luźna, ale nie oversize'owa, a ja właśnie mam jedną kurtkę jeansową, która jest stricte oversize'owa i ją kocham, uwielbiam, chodzę w niej prawie cały czas i strasznie cierpię, kiedy w lato właśnie mam ją w praniu i wtedy właśnie brakuje mi takiej drugiej, a tamta jest jaśniejsza, ta jest ciemniejsza, zresztą spodobała mi się, leży idealnie, więc stwierdziłam, że biorę. Także to kupiłam właśnie w Primarku. Kupiłam sobie też skarpetki. Specjalnie sprawdzałam, ile mają procent bawełny. Chciałam takie, które miałyby 100%, ale niestety nie było. Te mają 79%, więc tak nie jest źle, bo na te skarpetki, na które zazwyczaj patrzałam w sklepie, to no, w większości to był poliester. Więc wzięłam sobie takie zwykłe, białe skapy. Wiecie, w wakacje chodzi się skapy, tak, my z Adamem mówimy na skarpetki skapy. W wakacje często chodzi się właśnie w sukienkach, spódnicach, więc wtedy wolę mieć takie niższe skapy, skarpetki. Oprócz tego już gorszej jakościowo bym powiedziała, bo mają więcej poliestru, ale nie mogłam się powstrzymać. Wzięłam sobie skarpetki ze Stitchem i są tutaj trzy wzory. Więc no nie mogłam się powstrzymać. Było tyle tych fajnych skarpetek w Primarku, że ach, właśnie teraz się zestresowałam, że wzięłam zły rozmiar, ale nie, 37, 42, ja mam rozmiar 40, więc idealnie, ale no, ostatnio miałam deficyt skarpetek, bo zahaczałam cały czas o listwę w mieszkaniu i robiłam sobie dziurki. I potem to już szło. Słuchajcie, chyba jest jakaś rocznica, widzę, Kubusia Puchatka, bo było bardzo dużo takich gadżetów właśnie błękitnych z Kubusiem Puchatkiem. Jeszcze była jedna super wielka kosmetyczka, taka błękitna jak to, z takimi paskami i z Kubusiem Puchatkiem. I ona była taka bardziej kwadratowa, wiecie, że tutaj z boku było takie szerokie to dno i wysoka. Ale doszłam do wniosku, że ja w sumie nie mam takiej płaskiej kosmetyczki i jak zawsze gdzieś wyjeżdżam i biorę swoje kosmetyki, to one dość sporo miejsca zajmują, chociaż tak w rezultacie nie. I stwierdziłam, że jak tak gładko je położę, to będzie chyba lepiej je przewozić właśnie w walizce. I tutaj w środku też jest jeszcze taka malutka kosmetyczka, więc albo do tej i ona jedna w drugą wchodzi. Pięknie się to prezentuje, jest to tak urocze, że ja po prostu dla samego oglądania tej kosmetyczki wzięłam ten produkt, bo czemu nie? Nie, serio, bardzo mi się podoba. Tutaj już nie... A, właściwie słuchajcie, to wszystko. Myślałam, że więcej tych rzeczy miałam. Jeszcze kupiłam sobie w promocji sukienkę w Mojito. Ma taki właśnie super dobór kolorów, że z jednej strony są tutaj właśnie takie elementy różowe, granatowe, błękitne, czyli wszystkie, które lubię. Ma dość głęboki dekolt i jakoś nie jestem wielką fanką noszenia takich głębokich dekoltów, to znaczy ja się nie czuję zbyt komfortowo, ale mam takie sukienki i w nich chodzę, ale ta ma wybitnie, więc będę musiała sobie tutaj jakoś to spiąć. Ale tak mi się podobał krój i ma krótki rękawek, że stwierdziłam, że wezmę. Jednocześnie tuż tutaj jest taki... o, widzicie? Że noga wystaje, więc fajny będzie tak, znaczy ładnie się będzie układała. Och, nie umiałam się wysłowić. Ładnie się będzie układała i jest taka do połowy łydki, a z racji tego, że ja wolę, jak sukienki są troszeczkę dłuższe i zakrywają większość moich łydek, to jestem na tak. Dobrze, tutaj mam przygotowane, słuchajcie, zamówiłam sobie z Ministerstwa Dobrego Mydła
biopiegi. I to nie są piegi takie naturalne, tylko to są brokatowe, tylko nie umiem tego otworzyć, a nie chcę tego rozsypać, bo byłaby kaszana. O, udało się. Są różne wzory, to znaczy różne kolory tych piegów na stronie. Ja Wam może wkleję na dole link, gdybyście chcieli w opisie sobie też zobaczyć. Ja wzięłam takie, które najbardziej się odznaczają. Były różowe, były złote, były takie bardziej przezroczyste, tylko z takim refleksem. Ja stwierdziłam, że idę na całość i biorę niebieskie, różowe. Wyglądają przesłodko, już je nosiłam i stwierdziłam, że mam to gdzieś, że wyglądam jakbym jechała zaraz na jakiś festiwal. Tak mi się podobają, będę je nosiła i na pewno teraz na Pyrkon też sobie je wezmę, żeby je założyć. Zresztą ostatnio Wam chyba pokazywałam na Instagramie, może później też Wam pokażę. Adam ostatnio znalazł jakiś błąd cenowy i zamówił perukę zieloną, którą uwielbiam i też w niej chodzę, więc kto wie, może teraz tak się pokażę na Pyrkonie. Okej, byłam też w Hebe, bo akurat jechałam jakoś do Katowic coś załatwić, tutaj coś otwierałam, ale nie pamiętam co to było. A, kupiłam sobie, słuchajcie, taki bloczek z kartkami to do, to też Wam zaraz pokażę. Wzięłam sobie jakiś taki dermokosmetyk do włosów, ale z tego co czytałam jest to właśnie jakieś takie serum, które ma zbudować właśnie łuskę włosa, to znaczy mają jakby umocnić i wiecie, jakoś tam polepszyć działanie. Nie wiem, nie znam się aż tak bardzo, ale stwierdziłam, że opinie są pozytywne, więc biorę i przetestuję. Zwłaszcza, że był w promocji. Kupiłam sobie też mój fluid, niestety tego mojego kremu CC nie ma. Ten jest jakby, zastępuje niby ten krem CC, który był, ale to jednak nie jest to. To nie jest to krycie. Wzięłam sobie też zapas eyelinerów. To jest akurat jeden, ale tam gdzieś jeszcze będą dwa. To jest jedyny eyeliner, którym potrafię malować oczy i on mi się trzyma przez cały dzień. Gdzieś tam może jak łezka mi poleci, to wiecie, wiadomo, że się zmyje, ale jest no praktycznie taki bardzo, bardzo trwały. Kupiłam sobie też Znakomi krem arganowy. Kiedyś go już używałam. Tutaj jest akurat na dzień i tutaj jest na noc. One mi się dobrze sprawdzały, więc jak zobaczyłam, że są w promocji, to je wzięłam, ale muszę przetestować jakieś inne, bo ostatnio jak byłam u kosmetyczki, to właśnie polecała mi inne i mówiła, żebym sobie też sprawdziła, czy będą mi odpowiadały, bo powinny być dobre dla mojego typu cery. Ale te pamiętam, że też mi się fajnie tutaj łączyły z moją skórą. I teraz przechodzę już do Klairs, chyba tak, poprawcie mnie, jeżeli źle to czytam. Wzięłam sobie takie spineczki, bo słuchajcie, była promocja, że jak się weźmie trzy rzeczy, to trzy są za darmo. I z racji tego, że Karolina brała, no to ja stwierdziłam, dobra, to może ja też sobie coś wezmę. No i głupio było wziąć dwie, więc wzięłam trzy i potem musiałam dobrać trzy. No, tak to wyglądało, bo się w ogóle nie opłacało brać tylko trzech, żeby nie brać później nic. Wzięłam sobie takie spinki tutaj w motylki. Karolina miała podobne spinki na targach książki i ładnie miała je tak właśnie we włosach wpięte, więc mówię, dobra, ja też będę szalała i teraz chodzę w nich w ogóle. Jak widzicie, tutaj są wypięte. Mam jeszcze jedne takie właśnie w kształcie muszelek, ale tak mi się podobały i właśnie noszę tutaj te, one mają taki kolor błękitny, tutaj powinna mieć jedną, o mam, te mi się chyba najbardziej podobają, jakoś lubię taki niebieski i one mają taki fajny refleks, nie wiem czy widzicie, jakby odzywa się we mnie mała Agnieszka, która uwielbiała takie spineczki. 32 lata nigdy nie jest za późno, ale w każdym razie właśnie mam też te z muszelkami, te z motylkami, te z kwiatkami, jeszcze tych nie testowałam i wzięłam sobie jeszcze taką klamrę, bo jest słodka, to jest piesek, który wygląda troszeczkę jak krówka i fajnie, czemu nie? Słuchajcie, tak w ogóle spojrzałam, bo ja akurat kupiłam w promocji te spinki, no 20 zł, więc mało to nie jest, ale słuchajcie, jakbym miała za nie zapłacić prawie 50, 42, no to trochę przesada dla mnie. To znaczy ja pamiętam, jak takie spinki, wiecie, kupowałam za grosze. Ja wiem, że teraz wszystko jest droższe, ale nie wiem, nie wiem, czy bym się pokusiła. W każdym razie, skoro były w promocji, to jak widzicie, wszystkie wzięłam.
Teraz jeszcze widzę i w sumie mogę Wam też pokazać. Adam ostatnio zamówił mi lakiery hybrydowe. Z racji tego, że ostatnio nie chodzę już do kosmetyczki, bo mój paznokieć jeden, no, zrobiła mi się zielona bakteria, już go wyleczyłam, wszystko jest w porządku i stwierdziłam, że na razie zrobię sobie przerwę, ale robiłam sobie kiedyś paznokcie hybrydowe w domu i właśnie kupił mi takie kolory. To jest totalnie urocze, że on po prostu to kupił. Mówił, a wiesz, tam była promocja, to ci wziąłem. Tak by, wiecie, to jest główny powód, dla których Adam najczęściej kupuje jakieś rzeczy. Była promocja, opłacało się, więc zabrałem. Ale tak mocny ten brokatowy pigment mają, że to jest jakiś szok dla mnie, totalny. I zwłaszcza dla mnie jest szokiem, że Adam kupił mi lakier z brokatem. A dla tych, którzy może nie wiedzą, Adam nienawidzi mój ogólnie brokatu. Jakby jest totalnym przeciwnikiem. Jak mu coś się świeci i błyszczy, to nie. Tutaj jest planer, który kupiłam sobie w TK Maxie. Tutaj jest z tyłu magnes, więc można go właśnie sobie albo na tablicę taką metalową przywiesić, albo na lodówkę. No i tutaj, jak widzicie, są takie kwadraciki, gdzie wypisuje się rzeczy do zrobienia, później się je odhacza albo przekreśla i wyrywa się po prostu kartki. Ja tutaj akurat wyrwałam kartkę, żeby Wam nie pokazywać, bo mam tutaj rzeczy z pracy. Ja go głównie wykorzystuję do po prostu wypisywania sobie rzeczy, które muszę zrobić na już w pracy albo w danym tygodniu, żeby nic mi nie umknęło. I ja wiem, że można sobie to wypisać na kartce, wiem, że można sobie to wypisać w telefonie, co ja wcześniej robiłam, ale tak mi się spodobały te kolory i lubię takie gadżety, więc doszłam do wniosku, że urozmaicę sobie codzienną pracę właśnie o taki planer. Kupiłam go w TK Maxie za 18,99, ale wiem, że też są w innych miejscach do zdobycia i wiem, że można sobie też właśnie taki planer kupić, samemu zrobić, także tylko Wam daję znać. I jeszcze jeden kosmetyk, który ostatnio wprowadziłam do mojego codziennego makijażu, ale on nie jest na twarz, chociaż zaraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Jak widzicie, ja już go tutaj troszeczkę używałam. To jest spray do włosów, żeby maskować odrost. Wzięłam sobie kolor brązowy, ponieważ na TikToku czy gdzieś tam widziałam, jak dziewczyny używają tego sprayu do robienia sobie piegów. Wiecie, nakładają sobie fluid, tam bazę fluid, albo puder, albo jeszcze nie, i właśnie psikają sobie twarz tym sprayem. Ja ogólnie naturalnie swoje piegi mam i mam je przez cały rok. W wakacje wychodzi ich więcej, są intensywniejsze, ale u mnie problem jest taki, że jak nałożę fluid, bo jednak lubię, nie noszę fluidu codziennie, ale jednak lubię, kiedy moja skóra ma równy kolor, a z moimi przebarwieniami to nie zawsze jest po drodze, więc po prostu ten krem CC czy też fluid nakładam i po prostu maskuję tym samym również moje piegi. Więc psikam sobie tak troszeczkę tym sprayem. Zresztą mogliście już chyba to widzieć, jak z Wami się przywitałam, bo miałam też ten spray troszeczkę nałożony. I właśnie tak powstają moje sztuczne piegi, które są takie same jak moje naturalne. Ale tak, widziałam to, jak robią to różne dziewczyny na TikToku, na YouTubie i stwierdziłam, że co, ja też chyba mogę. Nie zawsze mi się udaje, niekiedy powiem Wam, jak mi się tak naciśnie i zrobię sobie takiego kleksa brązowego, no to jest trochę beka. Możecie widzieć książki, które ostatnio do mnie przyszły i jest ich coraz więcej, więc za niedługo spodziewajcie się kolejnego book haula, bo będzie to też book haul z targów książki w Warszawie, z targów książki w Opolu i książki, które do mnie przyszły i tak dalej, ale to w swoim czasie. Jest tam też jedna książka, której recenzja, a właściwie trzy książki, których recenzje pojawią się też tutaj na kanale. Tutaj jest laptop, na którym przed chwilą pracowałam. Jest to taki mój stary laptop, ale robię na nim takie jedno zlecenie, które zajmuje mi totalnie dużo czasu, ale jest takie żmudne i w ogóle nie mam co pokazywać, tylko siedzę i tak sobie tam klikam. W każdym razie przyszłam do Was z update'em czytelniczym. Troszeczkę więcej przeczytałam właśnie. Jedziemy z matką na północ, Karin Smirnow. Jest to drugi tom. Pierwszy pojechałam do brata na południe i z tego, co kojarzę,
troszeczkę przypomniałam Wam, o czym była pierwsza część, też już zarysowałam, o czym jest druga, bazując bardziej na opisie, no bo jak otwierałam tego reading vloga, no to jeszcze tej książki nie zaczęłam czytać. Teraz jestem aktualnie na stronie 82, więc jeszcze troszeczkę przede mną. Dzisiaj na pewno na tej książce mocno się skupię, jutro też. W każdym razie, ja wspominałam, ale teraz jeszcze tylko podkreślę, że tutaj cała ta historia rozpoczyna się w momencie, kiedy matka Jany i Brora umiera. To nie jest żaden spoiler, to jest tutaj w opisie. W każdym razie oni, znaczy to rodzeństwo, właściwie Jana, która jest główną bohaterką wraz ze swoim bratem bliźniakiem, jadą na pogrzeb tej matki, ponieważ jej ostatnią wolą było to, aby zostać pochowaną na ziemi rodzinnej, z której wyjechała, nie chciała być zakopana obok swojego męża, który, znaczy ja się nie dziwię, bo to był straszny i okrutny człowiek, który zniszczył życie całej rodziny. I właśnie Jana i Bror jadą do tej wioski swojej matki, której wcześniej nie odwiedzili. Nie znają nikogo, kto właśnie mieszka na tamtych ziemiach, nie wiedzą, jakie panują tam obyczaje. Jak się okazuje, kiedy tam przyjeżdżają, atmosfera bardziej przypomina sektę, to znaczy te zależności między członkami rodziny bardziej przypominają taką właśnie relację, jaka panuje w sekcie, niż taką normalną, bym powiedziała, relację. Wszystko rozpoczyna się już w momencie, kiedy jest sam pogrzeb i właśnie ten pastor, który się tam właśnie jakoś nazywa, zaczyna przemawiać do wiernych, mówiąc o atce, bo ja powiedziałam matka, tak jest też w opisie, ale sama Jana nie mówi o swojej matce jako matka, tylko atka, bo uważa, że na matkę nie zasługuje, żeby ją tak nazywać, ponieważ przez całe ich dzieciństwo w żaden sposób ani jej, ani Brora nie uratowała od tego, co zgotował im ojciec, w żaden sposób nie zareagowała, wręcz przytakiwała i podawała mu jeszcze obiady. Więc tutaj to słownictwo i te nazwy są też często określone w dany sposób i też mocno nakreślają nam, z jaką postacią mamy do czynienia, to znaczy Jana ma taki... Jana. Tak naprawdę Karin Smirnow, autorka, ale Karin Smirnow poprzez właśnie to, jak Jana opisuje świat przedstawiony, nakreśla chociażby tutaj to pierwsze zderzenie z tym pastorem i to, jak później opisuje swojej kuzynce, jakie wrażenia na niej wywarł. Okazuje się, że to jest właśnie mąż tej kuzynki. I dlaczego powiedziałam też, że tutaj panuje taka atmosfera sekty? Ponieważ okazuje się, że są też członkowie rodziny, którzy wyjechali z tego miejsca i w momencie, kiedy postanowili wrócić do swojego domu rodzinnego, zostali wykluczeni z tej społeczności i właściwie każdy, kto czyta, kto słucha muzyki, kto odważy się oglądać telewizję, jest z automatu wykluczany, ponieważ uważane jest, że wtedy te osoby odsuwają od siebie Boga. Nie chcą pogłębiać swojej wiary, nie chcą jakby przybliżyć się do zbawienia, do niebios. I to wszystko sprawia, że ta społeczność jest bardzo zamknięta. Jednocześnie też mocno tutaj ugruntowana jest pozycja samej kobiety, która stworzona jest tylko po to, aby rodzić dzieci i zajmować się mężem i domem. I sam tutaj jeden z dalekich krewnych właśnie Jany wspomina o tym, jak bardzo krzywdzący jest ten system i jak zawiódł w momencie, kiedy on był dzieckiem i gdy sam musiał mieć do czynienia z ojcem, który władowywał swoją złość właśnie na dzieciach. Więc wchodzimy w sam głąb tej społeczności i to plus zestawienie właśnie z takim oszczędnym stylem Karin Smirnow, takim bezwzględnym, surowym, zimnym, sprawia, że ja mam takie wrażenie, nie wiem, czy widzieliście film Midsommar, ale daje mi to właśnie taki klimat, to znaczy takiego ogromnego niepokoju, tego, że ja nie wiem, czego mogłabym się spodziewać po tych postaciach, nie wiem tak naprawdę, co czeka Janę i Brora, którzy tam zostają na właśnie jakiś tam właśnie określony czas. Bror, który też jest zagubiony i tam właśnie w tej społeczności czuje się wysłuchany, bo on mocniej przeżył tą śmierć matki z uwagi na to też, że sam miał problemy z alkoholem i ta matka jednak dłużej była właśnie z Brorem niż z Janą. I w momencie, kiedy on przyjeżdża jakby na ziemię, z którymi czuje jakąś więź, no to
inaczej jakby docierają do niego te słowa. Jana kompletnie w to nie wierzy, uważa, że to jest głupota, uważa, że to jest bardzo szkodliwe i od samego początku też zaznacza swoją jakby pozycję względem tych osób, z którymi ma teraz do czynienia i niby jest to rodzina, ale absolutnie nie czuje tej więzi z nimi, chce jak najszybciej stamtąd wyjechać. I gdyby nie fakt, że matka też ma tam swój dom, który ona chce odzyskać, no to zapewne by już dawno to miejsce opuściła. No i też ze względu na Brora, którego nie chce tam zostawić. No i też jest po części tam uwięziona, nie ma swoich ubrań, nic nie przywiozła, bo myślała, że to będzie wizyta, która potrwa 2-3 minuty, biorąc to oczywiście w cudzysłów. Ale zostaje tam dłużej i cały czas ma styczność właśnie z jakimiś takimi toksycznymi zachowaniami, zwłaszcza mężczyzn, którzy czują się lepsi względem niej, bo ona jest w sumie kobietą, jakby nie ma w tej wiary w sobie, więc co ona może wiedzieć o życiu, także mocno czuję tutaj takie zaniepokojenie. No i tak jak Wam już wspomniałam, to w jaki sposób jest to opisane, nie ma tutaj dialogów i te dialogi przeplatają się z opisami, to wszystko też właśnie powoduje, że jakby głębiej wchodzi się w całą fabułę tej książki i czuję się po prostu bardziej osaczona przez tych bohaterów i przez tą taką aurę mocnego niepokoju. Takie samo wrażenie wywołał właśnie na mnie film Midsommar, kiedy ta grupka przyjaciół przyjechała do tej wioski i tam jakby była społeczność, która była już mocno zwarta, miała określone cele, a oni nagle przychodzą z zewnątrz i zostają wciągnięci do tego, co się tam dzieje. Więc tutaj właśnie mam takie też wrażenie po przeczytaniu tych 82 stron. I jak w poprzednim tomie mocno skupiamy się na przeszłości, ponieważ tutaj w momencie, kiedy Jana wraca do domu rodzinnego, stawia czoło tym wszystkim myślom, uczuciom i emocjom, które do niej napływają i też stara się jakby utorować sobie taką ścieżkę prawdy, też tego, czego oczekuje od swojej przyszłości, pokierować tym swoim życiem jakby na nowo, odciąć się od niektórych spraw, naprawić niektóre sprawy, bo tam bardzo dużo rzeczy się też wydarzyło w jej prywatnej przestrzeni, która mocno jakby zmieniła jej też postrzeganie świata i w ogóle ludzi, z którymi się zadaje i których sobie wybiera jako towarzyszy życia. Tak w tym drugim tomie już skupiamy się na takim zupełnie nowej rzeczywistości. Poznajemy też tą przeszłość tej Atki, która no, zachowywała się w taki określony sposób i nie tłumaczymy, dlaczego później wychowywała dzieci właśnie tak, a nie inaczej, ale też jakby poszerzamy ten obraz tego świata, w którym ona żyła i jednocześnie też właśnie Jana wchodzi w zupełnie nową rzeczywistość. Rzeczywistość, która nie była jej wcześniej znana. I też tutaj bardziej skupiamy się na tej przyszłości, ale znowu mamy zderzenie z tą przeszłością, tylko że już na innej płaszczyźnie, która nie dotyczy bezpośrednio Jany. I to jest bardzo ciekawe, jak tutaj kreuje się ta historia tych postaci i jak to wszystko zostaje tutaj nadbudowane. Także będę czytała na pewno dalej, bo ten klimat tutaj jest niepowtarzalny. Zresztą widzicie, jestem bardzo podekscytowana, chociaż ta książka jest trudna, jeżeli chodzi o takie emocje, które kłębią się w czytelniku. Wiem to po pierwszym tomie, myślę, że drugi będzie podobny, ale jest to kawał dobrej literatury. Zresztą to, co ja zawsze powtarzam, po serię skandynawską, to znaczy serię dzieł pisarzy skandynawskich, ja zawsze sięgam z zamkniętymi oczami, bo wiem, że są to książki wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju i większość z nich przeczytałam i to już chyba też o czymś świadczy, że ja po prostu zawsze chętnie sięgam po te tytuły, żeby też poszerzyć jakby swoją wiedzę, taką literacką, swoją świadomość, ale też, żeby doświadczyć czegoś nowego. Czegoś takiego niespotykanego. I właśnie tutaj, jeszcze raz podkreślę, ta forma mocno wywiera wpływ. Także to jeżeli chodzi o ten update czytelniczy. Teraz nie wiem, jak podzielę tego vloga, jeżeli chodzi o przebitki. Sporo się działo, więc nagrywałam za każdym razem, kiedy gdzieś wychodziłam, żeby następny reading vlog był atrakcyjny. Także teraz zapraszam Was na kolejne przebitki, a później na pewno widzimy się w update'cie albo już w podsumowaniu tego reading vloga.
Kochani, przychodzę do Was z podsumowaniem tego reading vloga, ponieważ dosłownie 2 minuty temu skończyłam czytać książkę autorstwa Karin Smirnow, Jedziemy z matką na północ. Jest to książka z serii dzieł pisarzy skandynawskich i jest to drugi tom, tak jak zresztą Wam już w tym reading vlogu wspomniałam. I z uwagi na to, że skończyłam ją czytać no, dosłownie chwilę temu, to te wszystkie emocje, które się we mnie kłębią, są wciąż żywe i staram się poukładać w głowie te myśli, które się kłębią i które tam po prostu są bardzo gorące, bo jakby przypuszczałam, w jakim momencie skończy się ta historia, ale nie sądziłam, że takie zakończenie zaserwuje tutaj autorka. Ja Wam już opowiadałam, o czym jest to historia, więc tutaj nie będę zarysowywała fabuły, bo jednak to, co powiedziałam, myślę, że wystarczy. Przeczytałam sobie też na samym końcu tutaj informację o samej autorce, że właśnie będzie jeszcze trzeci tom, no bo to jest trylogia. To wiedziałam, ale teraz poznałam tytuł tego trzeciego tomu i to jest tak, pierwszy to pojechałam do brata na południe, jedziemy z matką na północ, drugi tom i trzeci jadę wreszcie do domu. I w momencie, kiedy pozna się już zakończenie tej historii i zobaczy się tytuł trzeciego tomu, to zastanawiam się, czym zaskoczy mnie jeszcze Karin Smirnow i jak mocno zaangażuje mnie w życie Janny Kipo, które jest bardzo nielinearne. To znaczy, ona sama nie jest taką bohaterką bezpieczną, bym powiedziała. To znaczy, w momencie, kiedy musi działać instynktownie i podejmować decyzje bez dłuższego analizowania, działa pod wpływem chwili i potrafi zaopiekować się jednostką słabszą, potrafi dać z siebie wszystko, potrafi zapewnić bezpieczeństwo drugiej osobie, ale w momencie, kiedy właśnie dochodzi do niej całe brzemię, które spoczywa na jej barkach, które na siebie bierze i jak bardzo jest przerażona życiem i tym wszystkim, co tym jakim człowiekiem jest i tym, co może zaoferować drugiej osobie, wtedy zachowuje się bardzo nieodpowiedzialnie i lekkomyślnie. Opuszcza osoby, które mogą jej właśnie zapewnić to bezpieczeństwo, które zapewniają jej taki spokój, które sprawiają, że jej życie jest taką ostoją. Przez cały czas musi mieć jakiś taki bodziec pobudzający ją do działania i tak to mniej więcej wygląda, to znaczy to jest takie bardzo z jednej strony angażujące, z drugiej strony bardzo niepewne, kiedy czyta się całą tą historię i to też sprawia, że właśnie to takie poczucie niepokoju cały czas siedzi też w czytelniku, bo nie wiemy, jaki następny krok będzie Janny Kipo. Dodatkowo jeszcze to, co ją otacza i kto ją otacza, sprawia, że przez cały czas jest ten niepokój i ten strach, ta niepewność pobudzana podczas czytania właśnie tej książki. I żeby nie została źle zrozumiana, to nie jest tak, że przez cały czas mamy tutaj angażującą akcję i że cały czas się coś dzieje i że właśnie mamy zwrot akcji, wiecie, za kolejnym zwrotem akcji. To nie jest tego typu literatura. Tutaj bazujemy na tych właśnie takich emocjach, których nie możemy być pewni do samego końca i jakie decyzje zostaną podjęte, że ta historia jest bardzo nieprzewidywalna. Co ważne i co też chciałabym, żeby tutaj wybrzmiało, Karin Smirnow nie boi się pokazać tego brzydszego oblicza Szwecji, tego, który tylko z zewnątrz wydaje się piękny, idealny, ale w momencie, kiedy troszeczkę głębiej się zajrzy, kiedy wejdzie się za zamknięte drzwi, wtedy wychodzi to, co jest prawdziwe, to, co często jest ukrywane, do czego inni nie chcą się mieszać, więc była taka tutaj właśnie sytuacja, kiedy właśnie sama Janna Kipo mówi o tym, że właśnie w tym domu jest przemoc i że należy z tym coś zrobić, skoro jesteście osobami, które wierzą w Boga i w miłosierdzie, no to dobrze byłoby tutaj zareagować, skoro właśnie tutaj jakby jest alkohol i tego alkoholu jest bardzo dużo i tej przemocy związanej właśnie z uzależnieniem jest tutaj mnóstwo i tego, jak ona wpływa na życie bohaterów. No i wtedy właśnie dostaje odpowiedź, że jakby to jest ich sprawa, my się w to nie mieszamy, tutaj trzeba pozwolić Bogu, żeby zadziałał, czy właśnie tego, że jakby my nie mamy prawa, żeby ingerować w życie innych. I tutaj właśnie Karin Smirnow nie boi się tego pokazać, nie boi się tego podkreślić. Ja pamiętam, że kiedyś widziałam jakiś taki dokument jednej blogerki, która właśnie miała prześladowcę i właśnie usłyszała, że póki nic nikomu się nie stało, no to my nie możemy się mieszać, więc
No. I to było dla mnie takie szokujące i przerażające. Karin Smirnow tutaj też mocno zwraca na tą uwagę takiej bierności, ale też takiej bezsilności w stosunku do tych wydarzeń, które gorszą właśnie samą Janę Kipo, i uważa, że jest to niesprawiedliwe, i ta jej bezsilność sprawia, że ucieka ona po prostu od odpowiedzialności, która jest dla niej zbyt duża. Więc jest to książka, która z jednej strony porusza wiele takich kwestii tożsamościowych, ale też takich spraw związanych z tą trudnością bycia dla wszystkich, w ogóle nie wierząc w samą siebie, bo taką bohaterką jest Jana Kipo, która tylko instynktownie właśnie działa i uważa, że nie zasługuje na to wszystko, co otrzymuje, więc jeszcze mocniej niszczy te wszystkie relacje, które gdzieś tam może udaje się jej właśnie zbudować. Także jest to trudna książka pod takim emocjonalnym względem. W odbiorze też nie jest najłatwiejsza, z uwagi też na bardzo ciekawe charaktery, które tutaj poznajemy i jak bardzo są one różnorodne. I też taki dreszczyk niepokoju, ponieważ tutaj jakby te postacie, które się pojawiają za każdym razem, wnoszą też w życie Jany Kipo coś innego i nie wiemy, czy mamy spodziewać się jakby przemocy, czy możemy się przy tej postaci wręcz odprężyć, że to jest właśnie ta spokojna przystań. Dużo skrajnych emocji wzbudza ta historia i nie mogę doczekać się kolejnej części, żeby właśnie sobie to wszystko poukładać, zwłaszcza, że tutaj sporo dowiadujemy się o Siri, o Atce, czyli matce właśnie Brora i Jany Kipo, ale też dowiadujemy się, jak ta relacja nie tylko z ojcem wpłynęła na życie tych bliźniaków, znaczy tych bohaterów, ale też jak ta właśnie relacja matki wpłynęła na ich późniejsze życie. Myślę, że trzecia część skupi się na równie ważnej osobie dla Jany Kipo i jak to ją ukształtowało, bo tutaj jakby przechodzimy. Najpierw ojciec, w drugiej części matka, a w trzeciej myślę, że skupimy się na Brorze. Tak powinnam to odmienić. Bror, Broże. W każdym razie na jej bracie bliźniaku. Zobaczymy, czy moje przypuszczenia są jakby słuszne, ale bardzo chciałabym już właśnie dowiedzieć się, co tutaj zostanie pokazane dalej i jak to zostanie zakończone. Także, żeby już podsumować, jest to niezwykle angażująca seria, mroczna, pokazująca różne oblicza ludzi i tego, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami i tego, jak niekiedy coś, co wygląda idealnie z zewnątrz, może być zepsute od samego środka. O tym właśnie jest ta opowieść. Jeżeli szukacie właśnie tego typu literatury, to jak najbardziej polecam Wam książki Karin Smirnow. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy planowaliście przeczytać te książki z serii pisarzy skandynawskich, czy lubicie taką tematykę książek, albo jakie podobne właśnie czytaliście. Będę wdzięczna za różne polecenia, bo ja lubię takie historie. No i oczywiście chciałam Wam podziękować za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że tak samo jak ja dobrze się bawiliście, chociaż tematyka książki była dość trudna. Ale oczywiście zapraszam Was na następnego reading vloga. Mam nadzieję, że pojawi się on niebawem, że już nie będzie takich przerw jak dotąd. Odsyłam też na inne moje profile, czyli TikTok, Instagram, tam też publikuję różne recenzje i w ogóle jestem. Także kochani, dziękuję Wam jeszcze raz, trzymajcie się ciepło i mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!